Serdecznie na konferencji prasowej, na której chciałem przywitać wiceprzewodniczącego Rady OPZZ Województwa Łódzkiego, pana Jacka Wolskiego. Dzień dobry. Witam pana serdecznie. Witam pana Tomasza Tyla, przewodniczącego Związku Zawodowego działającego od 4 listopada 2022 roku w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej. Witam również pana wiceprzewodniczącego Rady Pawła Pichita. Szanowni państwo, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej jest jednym z największych zakładów pracy działających w naszym mieście. Jest to zakład, który pod względem praw pracowniczych powinien świecić przykładem. Powinien dbać o swoich pracowników, ale i również z nimi współpracować. Niestety informacje, które powzięliśmy od pana wiceprzewodniczącego, ale też i od pana przewodniczącego Tomasza Tyla, który ostatnimi to czasy został zwolniony z tego zakładu, budzą wielki niepokój w nas radnych, we mnie jako przewodniczącym Rady Miejskiej w Radomsku, i my nie zgadzamy się z takim traktowaniem i z takim podejściem do zarządzania miejską spółką. W ten sposób nie traktuje się pracowników, z pracownikami się współpracuje, a nie zwalnia dyscyplinarnie. O szczegółach tego związku chciałbym, żeby opowiedział nam pan wiceprzewodniczący OPZZ Województwa Łódzkiego, pan Jacek Wolski. Już w szczegółach to będą informacje, które wskażą wprost na łamanie prawa w przedsiębiorstwie regionalnym przez pana prezesa Rybczyńskiego. Oddaję panu głos. Szanowni państwo, no to jest dosyć smutna okoliczność naszego dzisiejszego spotkania, ale chcę, żebyście też państwo pewien kontekst znali, i ten kontekst oprę na przykładzie, kiedy to przed 2 laty, w październiku 2022, pan przewodniczący Tomasz Tyl zatelefonował do mnie z prośbą o pomoc w bardzo banalnej sprawie. Chodziło o to, że pracownicy PGK spożywali śniadania, jedli kanapki w śmieciarkach. No, ujął mnie tak tym tematem, bo jesteśmy od tego, żeby pomagać właśnie w takich sytuacjach, żeby pracownik też czuł się doceniany przez firmę, przez pracodawcę, że no jest potrzebny. Natomiast ta sytuacja, którą mi przedstawił pan przewodniczący, no, że tak powiem, powiała grozą. Postanowiłem pomóc w założeniu organizacji zakładowej, która powstała 4 listopada 2020 roku. No i okazało się, że niestety był to jakiś potężny kij w mrowisko i jakby w takie dobre samopoczucie władz spółki, a głównie pana prezesa Rybczyńskiego, który wytoczył bardzo duże działa przeciwko tej organizacji związkowej. Myśmy powstali po to, żeby wspólnie działać dla dobra pracowników. Ja myślę, że to jest i nasz interes związkowców, ale też interes każdego pracodawcy. Więc nie mieliśmy jakby tutaj w powołaniu tej organizacji zakładowej jakichś złych zamiarów, a wręcz odwrotnie. Myśleliśmy, że będziemy partnerami dla pana prezesa, dla zarządu. No tak się niestety nie stało. Związek zaczął otrzymywać jakieś dziwne pisma o tym, że pan prezes nie akceptuje legalności powołania tego związku. Zaczęły być żądania jakichś kuriozalnych przedstawienia dokumentów w postaci na przykład listy obecności członków założycieli tego spotkania, co potraktowaliśmy jako jawną próbę wyłudzenia danych osobowych szczególnie chronionych, bo jest to złamanie artykułu 27 ustawy o ochronie danych osobowych i kodeksu pracy, artykułu 22 prim, który mówi o tym, że dyrekcja, pracodawca nie ma prawa żądać takich list. Natomiast pan prezes opierał uznanie działalności tego związku między innymi właśnie na przedstawieniu takich dokumentów. I prawdę mówiąc, od 2022 do dnia dzisiejszego mamy cały czas jakieś nowe żądania ze strony pana prezesa, i jakby, które są usprawiedliwieniem tego, aby tego związku nie uznawać. Mało tego, w PGK działają inne organizacje zakładowe, które cieszą się jakby tutaj spokojem ze strony pana prezesa. Nie są nękani jej członkowie, nie są zastrzeżenia składane przez pana prezesa, tak jak to się dzieje w przypadku naszego związku zawodowego. No jednym słowem, jest to kolejne złamanie artykułu 1 ustawy o związkach zawodowych, czyli nierówne traktowanie związków zawodowych. No jednym słowem, jesteśmy pod presją, a głównie tutaj pan przewodniczący Tomasz Tyl od 2 lat
w takiej walce, bezsensownej walce ze strony pana prezesa, kiedy chcieliśmy podać rękę, żeby rozwiązywać wspólnie różne problemy, które są w firmie, bo w każdej firmie, w każdej instytucji zawsze znajdą się jakieś sprawy od drobnych po poważne, gdzie ta strona pracownicza, społeczna może usiąść z pracodawcą i po prostu porozmawiać w celu rozwiązania tych problemów. Tutaj niestety cały czas napotkaliśmy na opór, napotkaliśmy na zakaz działalności związkowej, co jest kolejnym złamaniem artykułu 35 ustęp 1 ustawy o związkach zawodowych. I tak przez 2 lata łamane były kolejne artykuły ustawy o związkach zawodowych i innych dokumentów prawnych, które powodowały uniemożliwienie pracy związkowej. Wystąpiliśmy zgodnie z ustawą o chociażby przyznanie pomieszczenia na działalność związkową, do czego prawo daje nam ustawa o związkach zawodowych. To nie dość, że jakby nie było o tym mowy, to pan przewodniczący Tyl został wręcz zmuszony do tego, żeby nie rozwieszać, nie kolportować jakichkolwiek informacji związkowych na terenie instytucji, którą zarządza pan prezes Rybczyński. Więc to jest kolejny przykład łamania artykułu 35 ustawy o związkach zawodowych. Sytuacja eskalowała do tego momentu, kiedy przed 2 tygodniami bodajże pan przewodniczący Tomasz Tyl dostał wymówienie z artykułu 52 dyscyplinarne rozwiązanie stosunku pracy. Proszę Państwa, jako osoba szczególnie chroniona, co wynika z artykułu 32 ustawy o związkach zawodowych, pan prezes nie ma prawa do takich posunięć bez uzyskania zgody zakładowej organizacji związkowej, do której nawet nie wystąpił z taką informacją, że powziął w stosunku do przewodniczącego zamiar zwolnienia go z pracy. Pan przewodniczący dostał tę informację pocztą, więc no to jest już kuriozum, jeżeli chodzi o możliwość łamania podstawowych praw pracowniczych i podstawowych artykułów ustawy o związku zawodowym. No jednym słowem, sytuacja puchnie od 2 lat, aż do momentu, kiedy mamy pana przewodniczącego, który został pozostawiony bez środków do życia tak naprawdę. I to są jakby decyzje, które wiążą się z dramatami ludzkimi. Natomiast nam nie chodzi tutaj jako związkowi zawodowemu o jakieś współczucie w stosunku do pana przewodniczącego. Nam chodzi o to, żeby po prostu było przestrzegane prawo. To jest po pierwsze. Po drugie, Radomsko, wspaniałe miasto. Nie chcielibyśmy chyba wszyscy, łącznie tutaj z panami przewodniczącymi, żeby Radomsko kojarzyło się w Polsce z miastem, które jest synonimem łamania praw pracowniczych i braku dialogu społecznego. A dialog społeczny jest zdobyczą cywilizacyjną państwa prawa. Okazuje się, że nie w Radomsku. No nie chcielibyśmy tego i pan prezydent Ferenc, myślę, też by tego nie chciał, żeby Radomsko się kojarzyło z takimi partyzanckimi działaniami i łamaniem prawa bez żadnych konsekwencji. Stąd też mój apel z tego miejsca. Po pierwsze, do pracowników spółek miejskich i wszelkich innych. W sytuacji łamania prawa zgłaszajcie się do nas, do związków zawodowych. Nie obawiajcie się. Nasz związek zawodowy będzie zawsze stał po stronie przestrzegania przepisów prawa i zaangażuje całe swoje zaplecze prawne i jakiekolwiek inne we wspieraniu takich pracowników. Więc tutaj nie bójcie się Państwo, bo nie może być tak, że wobec Was łamie się, depcze się Wasze prawa i nic się z tym nie dzieje. Dzieje się i będzie się działo, póki istnieje OPZZ w województwie łódzkim i na terenie Polski. Po drugie, apeluję do pana prezesa Rybczyńskiego. Panie prezesie, ja byłem u pana przed rokiem, wyciągałem rękę do tego, żebyśmy usiedli przy stole
byli partnerami w tym, co się dzieje w PGK. I nadal jesteśmy gotowi do tego, żeby do takich rozmów usiąść i żeby nas Pan w końcu zaczął traktować, tak jak inne związki zawodowe, jako partnerów w rozwiązywaniu różnych drobnych problemów, nie tylko drobnych, ale w pomocy Panu kierowania tą firmą w sensie pracowniczym. Apeluję również do prezydenta Ferenca. Panie prezydencie, na sesjach Rady mówi Pan, że Pana troską jest jakby dobrostan mieszkańców Radomska. Mówi Pan to w kontekście inwestycji. A ja chcę powiedzieć, że dobrostan mieszkańców Radomska jest również w miejscu pracy, i to, a zwłaszcza w spółkach, które Pan nadzoruje. Nie ma dobrostanu, nie ma zadowolenia mieszkańców w sytuacji, kiedy zostają wyrzuceni bezprawnie z pracy przez prezesa instytucji, którą Pan nadzoruje. Panie prezydencie, usiądźmy, porozmawiajmy, dopóki jeszcze sprawa nie zyskała ogólnopolskiego rozgłosu i żeby Radomsko nie kojarzyło się właśnie z łamaniem praw pracowniczych. Sprawą bardzo mocno interesuje się Zarząd Główny OPZZ-u. Interesują się media ogólnopolskie, więc no, jakby zahamujmy tą eskalację konfliktu. My od początku, od 2 lat chcemy być partnerem, a nie wrogiem. I o to apeluję tutaj z tego miejsca. No, co mogę jeszcze powiedzieć? Bardzo dziękuję za tutaj obecność panów przewodniczących Rady Miasta. Chciałbym, żeby to też bardzo mocno wybrzmiało, że nasza rola związków zawodowych nie jest rolą brania udziału w jakiejś szachownicy politycznej czy w jakichś politycznych warcabach. My jesteśmy apolityczni, my chcemy tylko działać dla dobra pracowników. Także tutaj jakby obecność panów traktuję w kategoriach no, pewnego rodzaju gospodarzy miasta, którym zależy na dobrym wizerunku tego miasta. Żeby to miasto naprawdę po pierwsze było przyjazne dla mieszkańców, a po drugie nie kojarzyło się z tym, co się w tej chwili tutaj odbywa. Państwo, dziękuję panu wiceprzewodniczącemu za tak szczegółowe przedstawienie tego problemu. Ja ze swojej strony chciałbym bardzo mocno podkreślić, że Rada Miejska w Radomsku jako organ kontrolny skorzysta ze swojego prawa i na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Radomsku przygotuje stosowny projekt uchwały o powołaniu zespołu kontrolnego w tym przedmiotowym problemie. Nie ma naszej zgody na stosowane praktyki przez pana prezesa. Nie ma naszej zgody na bierność prezydenta Jarosława Ferenca, na krzywdę ludzką, na łamanie praw pracowniczych. Prezydent miasta na ostatniej sesji dał dowód temu, że jest mało zainteresowany rozwiązaniem tego problemu. Nie wskazał wprost czynności, jakie podejmie, jedynie lakonicznie wspomniał o tym, że być może poprosi o to albo poprosi Radę Nadzorczą, która się tym zajmie. Nie wierzę w to, że od 2022 roku prezydent Jarosław Ferenc nie daje przyzwolenia na to, aby ten związek był zwalczany przez pana prezesa Rapczyńskiego. Nie sądzę, żeby było to robione bez zgody pana prezydenta Jarosława Ferenca, dlatego ten zespół kontrolny tym się zajmie. Zajmie się tym również komisja rewizyjna w osobie pana Michała Spólnickiego. Ja chciałbym może jeszcze dodać, że sprawą zajmuje się również Inspektorat Wojewódzki Państwowej Inspekcji Pracy, który wejdzie niebawem, jeżeli już tego nie zrobił, z kontrolą do PGK-u. I myślę, że jakby raport będzie jednoznaczny, bo tutaj nie ma pola do interpretacji. Tu są po prostu łamane przepisy ustawy o związkach zawodowych i prawa pracownicze. I to jest po pierwsze. Po drugie, złożyliśmy wniosek do prokuratury, w związku ze zwolnieniem posiadającym wadę prawną, bo takim zwolnieniem jest dyscyplinarne zwolnienie pana przewodniczącego Tomasza Tyla, o ściganie przestępstwa z artykułu 32 ustawy o związkach zawodowych. No tak więc my się tutaj będziemy, szanowni państwo, jakby poruszać na drodze przestrzegania przepisów prawa i egzekwowania tego. Natomiast ja przez 2 lata nie usłyszałem od pana prezesa podstawy prawnej, na której on żąda coraz to nowych dokumentów,
które rzekomo mają pomóc mu uznać legalność działania tej powołanej organizacji zakładowej w PGK. My będziemy stosować prawo i będziemy bezwzględnie, to podkreślam, szczególnie dla pracowników PGK, będziemy bezwzględnie starali się doprowadzić do finału, który jest no, tylko jeden możliwy, bo jak mówię, tutaj nie ma pola do interpretacji, jeżeli chodzi o łamanie tych przepisów, o których mówiłem wcześniej. Szanowni Państwo, w tym miejscu trzeba też wspomnieć o tym, że tego rodzaju działania Pana Prezesa, a i też pośrednio Pana Prezydenta Jarosława Ferenca zapewne przyczynią się do tego, że spółka PGK w Radomsku poniesie określone koszty. Dziwię się, że nie wyciągamy wniosków. Prezydent Jarosław Ferenc, rozpoczynając swoją kadencję, zwolnił jednego z związkowców. Ostatecznie przegrał batalię sądową, a miasto Radomsko wypłaciło tej osobie określone odszkodowania. Podobną sytuację mieliśmy również w przypadku zwolnienia jednego z prezesów w spółce miejskiej, gdzie miasto poniosło koszty w sumie około 500 000 zł. Ja pytam, jak długo można tak lekką ręką w ten sposób zarządzać spółką i miastem, tym samym narażając naszą gminę na określone konsekwencje finansowe w tym zakresie. Czy są, szanowni